Na spotkanie zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Na zegarach godzina 18, w kalendarzach środek wakacji, idealny czas na doskonałą literaturę. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyjątkowej premierze online Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluga i mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących ten empikowy format spotkań z niezwykłymi, najlepszymi, najciekawszymi polskimi twórcami i twórczyniami. Rozmawiamy z ludźmi ze świata muzyki, ze świata literatury, ze świata show biznesu, o tym jak powstają ich najnowsze płyty czy książki. Tradycyjnie pozdrawiam Was w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to spotkanie, na czele z naszym niezastąpionym tłumaczem polskiego języka migowego, Bernard Kinow, elegancki, uczesany, przebrany z letniego t-shirtu w koszulę, już na swoim miejscu. A ja trzymam w dłoniach książkę, która wydaje mi się idealną lekturą na wakacje z bardzo wielu powodów, bo na pewno Was wzruszy, na pewno Was poruszy, na pewno przeniesie Was do takiego sensacyjnego świata, do świata, o którym mamy pewne wyobrażenia. Pytanie, czy te nasze wyobrażenia, a może marzenia nawet z nim związane, mają przełożenie na rzeczywistość. Bardzo mi miło po raz kolejny powitać w Empiku ikonę mody, jedną z najpopularniejszych, najbardziej cenionych przede wszystkim polskich projektantek, uwielbianą na świecie, bo na swoim koncie ma pokazy i w Nowym Jorku, i w Mediolanie, i w Paryżu, i w Emiratach Arabskich. Poza tym, że jest przedsiębiorczynią, że jest artystką, że jest taką kobietą, u której mam wrażenie, że w każdej komórce znajduje się sztuka, jest osobą, która pomaga charytatywnie, założyła swoją fundację, wspiera osoby z niepełnosprawnością. Mówi też o ważnych tematach społecznych, chociażby w książkach, które pisze. Taka książka, która na pewno Was poruszyła, to była Gra w ludzi, później Furtka do piekła, a dzisiaj książka pod tytułem Ubierałam arabskie księżniczki i Ewa Minge, prosto z urlopu we Włoszech. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja sprostuję, że jestem na urlopie, dość długim urlopie, ale równorzędnie piszę trzecią część Gry w ludzi, czyli kontynuację Gry w ludzi, Furtki do piekła. I tutaj właśnie dopracowuję ostatnie szczegóły. Lubię mieć taki urlop jednak łączony z pracą, bo ja to za długo na urlopie nie wytrzymam. Ale rzeczywiście pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco, bo u mnie jest 48 stopni ze słonecznej Sycylii. Ludzie się zastanawiają, jak to można wytrzymać. Drodzy Państwo, można, jeżeli się skryjemy między skałkami w wodzie, to można wytrzymać. Jednak to jest zupełnie inna temperatura, aniżeli ta, którą przeżywamy w mieście. Ja tak mówiłam dosyć ostrożnie to, że jesteś na urlopie, bo coś czułam, że sprostujesz albo właśnie, że powiesz, że nad czymś pracujesz. Zastanawiałam się, czy kolekcja, czy obrazy, a tutaj jednak ten wątek literacki jak najbardziej obecny. Pokażmy proszę kilka zdjęć, które mamy z roku 2015, bo to jest czas premiery jeszcze innej książki niż ta seria, w którą układają się powieści, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. To są zdjęcia z dawnych, przedpandemicznych czasów, kiedy spotykaliśmy się w Empiku na żywo i opowiadałaś o swojej autobiografii, o książce, która nazywa się Życie to bajka. No, nie było to niby tak dawno temu, ale jednak odrobina czasu minęła. Czy cały czas utrzymujesz, że życie to bajka, bo czytając twoje najnowsze książki, można mieć wątpliwości, żeby bajką było życie w luksusie i w świecie mody. Ale oczywiście, że życie to bajka, dlatego że tak naprawdę musimy sobie zawsze zadać pytanie, jaki kształt, jaki wyraz ma dla nas szczęście, czym jest dla nas szczęście, czym jest dla nas bajka. Dla mnie bajką jest to na przykład, że ja spełniam i realizuję swoje marzenia, ale ja zawsze powtarzam, zresztą powtarzałam to przy premierze mojej autobiografii, którą sama popełniłam, tak rzeczywiście już 8 lat temu, że życie to bajka, jak w każdej bajce są smoki, trole, czarownice, jest 7 gór, 7 rzek. Zanim Szewczyk Dratewka został księciem i mężem pięknej księżniczki, to przecież był tylko takim zwyczajnym, uczciwym, bardzo pracowitym, bardzo mądrym Szewczykiem Dratewką, który podjął wyzwanie, miał odwagę ruszyć na walkę ze smokiem, żeby uwolnić księżniczkę i w ten sposób zapracował sobie na swoją bajkę. Oczywiście nigdy nie wiemy, co było dalej, jak się pobrali, jak minęło parę lat, czy się nie pokłócili, czy się nie rozstali, czy smok z powrotem nie wrócił, więc ja uważam, że życie to bajka i zdecydowanie opisuję różne kolory w moich książkach, opisuję różne rozdziały, Gra w ludzi, Furtka do piekła, to jest też
pokazuje tam te rozdziały złe naszego życia, bardzo złe mechanizmy, dlaczego wpadamy w te furtki do tego piekła, ale też pokazuje, że można z takiego piekła wyjść, że nie ma takiego piekła. Ja tego doświadczyłam osobiście, szykuję się. Myślę, że za jakieś 2 lata będzie moja kolejna autobiografia, ale trudno powiedzieć autobiografia, ale rzeczywiście opowieść o tym, jak to ja wlazłam do piekła na własne życzenie i spotkałam potwora, nie jednego, ale jakby cały czas uważam, że moje życie trwa, cały czas uważam, że tak wiele się w tym życiu dzieje. Dzięki Państwu, moim czytelnikom, którzy do mnie piszecie, wiem, że pomaga. No właśnie zastanawiam się, czy to połączenie między gorącymi Włochami, a nieco mniej gorącą Warszawą i Polską, chociaż bardzo letnią, będzie nam działać. Ewa zresztą zanim włączyliśmy kamery mówiła, że jest tam bardzo ciepło, zresztą słyszeliście 42 bodajże stopnie i mówiła, nie wiem czy nie zagrzeje mi się telefon. Mam nadzieję, że ten telefon się jednak nie zagrzał i że Ewa za chwilę go zrestartuje i będzie się mogła znowu z nami połączyć. A w tym czasie przypomnę, że oglądacie premierę online Empiku, dzisiaj w roli głównej najnowsza książka. Niektórzy mówią, że kolejna sensacyjna. Czy naprawdę aż tak? O tym przekonacie się i podczas naszej rozmowy, której ciąg dalszy za moment i mam nadzieję podczas lektury, do której bardzo serdecznie Was zachęcam. Nowa książka Ewy Minge, a więc Ubierałam arabskie księżniczki. Na pewno zastanawiacie się, jak do tego w ogóle doszło, że Ewa ubierała arabskie księżniczki. Czy można zobaczyć na fotografiach jakieś pamiątki z tych wydarzeń? Mamy dla Was przygotowanych trochę zdjęć z prywatnego archiwum Ewy, ze spotkań z różnymi gwiazdami show biznesu, z Paris Hilton, która pozuje w jej sukienkach, czy Cheryl Cole, albo Kelly Rowland. Natomiast nie udało nam się dotrzeć do żadnych zdjęć z pokazów arabskich, bo jak twierdzi sama Ewa, takich zdjęć nie ma. Pytanie, czy jest to wersja oficjalna, czy gdzieś tam na pamiątkę ma w swoich zbiorach zapisane na przyszłość, chociażby do wspominania dla siebie, nie do pokazywania publicznie jakieś zdjęcia pokazujące chociażby księżniczkę Mirę. To jedna z głównych bohaterek nowej książki Ewy Minge, Ubierałam arabskie księżniczki. Bardzo mnie ciekawi, na ile to jest powieść, na ile to jest beletrystyka, a na ile jednak jest to książka reportażowa i te wszystkie rzeczy, które Ewa opisuje, jak się domyślacie już po tytule i po tym, co być może czytaliście w mediach społecznościowych czy w internecie, jest to historia pokazująca kulisy nie tylko świata wielkiej mody, świata luksusowego, ale również życia w krajach arabskich, również takiej codzienności związanej z arabskimi szejkami, więc no i modelkami, które wyjeżdżają na różne intratne kontrakty i marzą o tym, żeby zarabiać ogromne pieniądze, pozując w różnych częściach świata, również świata arabskiego. Widzę kątem oka, że telefon chyba się jednak ochłodził i Ewa znowu jest z nami. Czy się widzimy i słyszymy? Tak, ja widzę i słyszę doskonale. Niestety nie wiem, czy mnie słyszycie, ale rzeczywiście no, chciałam w pięknej scenerii, nie da rady, muszę być w klimatyzowanym pomieszczeniu, ponieważ no, sprzęt w tej sytuacji, która jest na Sycylii, absolutnie nie działa. Wybieramy opcję z klimatyzacją, bo się widzimy i słyszymy, więc wszystko jest pięknie. Wróćmy do tego, o czym rozmawiałyśmy, kiedy nam przerwało tę rozmowę. Ja przy okazji trochę opowiedziałam o tym, o czym jest twoja nowa książka, Ubierałam arabskie księżniczki. Zdradziłaś, że piszesz trzecią część Gry w ludzi. Na ile ta najnowsza książka, która jest w naszych dłoniach, nawiązuje do świata Gry w ludzi, nawiązuje do tej tematyki, no bo to nie jest kontynuacja, ale gdzieś tam pojawia się ta sama bohaterka, którą już znamy. Zdradź proszę te powiązania na początek. Uwielbiam dziennikarzy przygotowanych i uwielbiam dziennikarzy bardzo inteligentnych i widzę, że już znalazłaś ten wątek, czytając Jak ubieram arabskie księżniczki, że rzeczywiście nawiązuje do trzeciej części. Dlaczego? Dlatego, że dostawałam bardzo dużo pytań od moich czytelników, czy mogłabym przybliżyć jakąś taką historię pełniejszą, żeby rzeczywiście pokazać od A do Z, jak tego typu rzeczy działają, jak w pewne rzeczy i w pewne pułapki można wpaść. I postanowiłam, że ponieważ jest to powiązane w jakiś sposób z Anną, bo trzeba powiedzieć tutaj, że jak ubieram arabskie księżniczki, piszę osobiście i piszę w pierwszej osobie, bo to jest historia oparta absolutnie na faktach. Jeżeli Państwo sięgniecie do mediów, Ewa Minge ubierała arabskie księżniczki, to zobaczycie, że rzeczywiście zaczęło się to od Paryża, który tutaj w tej mojej powieści opisuje. I ja, znając Annę, sięgnęłam po pomoc w pewnym momencie. Poprosiłam ją o rozwiązanie zagadki. Okazało się, że no, tu też Państwo będziecie wiedzieli, dlaczego zaczęłam pisać Grę w ludzi. Dlatego, że w pewnym momencie byłam uczestniczką
uczestniczką TED, że w pewnym momencie zobaczyłam, co tak naprawdę się dzieje. I ta gra, tak jak już mówiłam na samym początku, że gra w ludzi odbywa się na całym świecie. To nie jest tak, że ludzie grają w Polsce, na Sardynii, którą opisywałam, czy Furce do piekła w Moskwie, a potem na Syberii, ale to są Emiraty, ale to są Stany Zjednoczone, ale to są Chiny i tego jest bardzo wiele. To są tak jak pożary, które specjalnie ktoś rozpala, bo to jest takie rozpalanie ludźmi trochę, tylko po to w różnych miejscach, żeby nie można było zlokalizować głównej grupy przestępczej, która za tym stoi. Bo za tym stoi potężna grupa przestępcza, ludzi absolutnie z samych szczytów. Ja w tej swojej opowieści arabskiej nawiązuję do tego też, że trochę obalam te wszystkie, no może nie wszystkie, w dużej mierze fikcje literackie dotyczące tych fatalnych, beznadziejnych Arabów, którzy zmuszają te dziewczyny do tego, żeby one robiły różne straszne rzeczy, że rzucają na nie tymi dolarami, że te celebrytki tam jeżdżą i oni tam więzią te celebrytki. Rzeczywiście tak jest, ale jeżdżą do Emiratów, jeżdżą do Stanów, jeżdżą do Francji, jeżdżą do Rosji, jeżdżą do Warszawy. To wszystko się dzieje na całym świecie i w niczym wyuzdany Arab nie jest gorszy ani lepszy od wyuzdanego Niemca, Francuza, Rosjanina, Hiszpanina, Polaka. Absolutnie w niczym. Wśród nich są fantastyczni ludzie. Ja opisuję moją historię z Emiratami Arabskimi, która ma lat kilkadziesiąt, ponieważ sprowadzałam stamtąd lata temu surowce, materiały. Sprowadzałam tkaniny, tak. Poznałam tą kulturę. I wiem, wyprzedzę twoje pytanie, że nie dostarczyłam materiałów dotyczących pokazów, tych zamkniętych pokazów, ale trzeba przeczytać tę powieść, żeby zrozumieć, dlaczego takich pokazów, takich materiałów nie dostarczyłam. Co się wydarzyło? Otóż rękopis tej mojej książki, tak to powiedzmy, został przez moich przyjaciół przetłumaczony na język angielski. Dostali go ludzie, z którymi współpracuję. Opowiedziałam o tej książce księżniczce, którą ubierałam i z którą mamy kontakt i jakby cały czas to się dzieje. I on jest co? No to pokażmy, zróbmy to po całości. I drodzy Państwo, w październiku już w Dubaju przy Jupiterach, przy reflektorach, przy kamerach odbędzie się, mam nadzieję, że z udziałem rodziny królewskiej, odbędzie się mój pokaz nie tylko mody, ale również sztuki, którą tam wysyłam, moich obrazów, rzeźb. No, jest to na razie niespodzianka, ale coś dużego, ponieważ ja w tej książce na swój sposób bronię tą kulturę, tłumaczę, pokazuję, wyjaśniam, bo ja naprawdę tę kulturę znam. Ja tam nie pracowałam na zasadzie, że gdzieś pojechałam, pracowałam, jakaś korporacja. Ja nie wyszłam za mąż za żadnego Araba, ja nie doświadczyłam niczego złego. Ja doświadczyłam bardzo dużo złego od Polaków, od Polaka. Ja wyszłam za mąż za Polaka i mnie skrzywdził Polak, mnie nie skrzywdził Arab. Tak samo krzywdzą Polacy, Rosjanie, Niemcy, Arabowie. Prostytucja jest wszędzie i pokazuje, że w pełni świadoma, zakontraktowana, opłacona jeżdżą tam celebrytki, wiem, które znam nazwiska, jeżdżą tam celebrytki stosunkowo wysokie, wtedy się płaci za nie bardzo wysokie ceny. Czy wszystkie się tam prostytuują i sprzedają swoje ciało? Nie wszystkie. Niektóre stanowią tam tylko ozdobę, zwłaszcza te międzynarodowe, naprawdę duże gwiazdy. Są tam zapraszane jako gość specjalny, tak jak my zapraszamy takich ludzi na pokazy, na różne eventy, na różne wydarzenia. Czy dzieją się tam straszne rzeczy? Dzieją się tam bardzo straszne rzeczy. Czy one są wszędzie? Nie. Czy Arabowie dają na to przyzwolenie i jest mowa milczenia? Nie, ale to już trzeba przeczytać trzecią część Gry w ludzi, którą aktualnie piszę, ponieważ ona nie rozgrywa, jest nas kontynuacją powieści Jakuba Marady Księżniczki. Ona się rozgrywa właśnie w Emiratach Arabskich i pokazuje, że tak jak u nas jest zło i jest dobro, są fantastyczni ludzie, cudowni ludzie, ale są też ludzie potwory. Czy oni pochodzą stamtąd? No nie do końca, no nie do końca. To im się dostarcza ten towar, gorący towar, bardzo rzadko kiedy
Arabowie zajmują się nierządem, handlem ludźmi i tego typu rzeczami. Korzystają z takich usług? Owszem, ale sami raczej się tym nie kalają. Jest taka scena finałowa, nie zrobię tutaj spoilera, cytując pewien fragment, ale to jest dokładnie to, o czym ty mówisz, jeden z twoich bohaterów. No powiem, że to niejaki Zahir, doczytacie, kim jest Zahir, bardzo ważną postacią, mówi coś takiego o pewnym filmie, który oglądacie, czy który widziałaś. Tam na tym filmie pokazane są, tak jak mówisz, straszne rzeczy. On nie jest po to, żeby dziewczyny szantażować, ale abyśmy mieli dowody, że agencja wysyła dziewczyny do takich celów, nie tylko do Abu Zabi i Dubaju. Wysyła je do Nowego Jorku, Moskwy, Sztokholmu. Wysyła wszędzie tam, gdzie znajdzie się na nie klient. To jest dokładnie to, o czym mówisz, że pewne procedery, zachowania mają miejsce w różnych częściach świata, ale zatrzymajmy się przy tym zdaniu, które powiedziałaś, że w pewien sposób tłumaczysz kulturę arabską. To pewien skrót myślowy, ale rozwińmy go. Ja mam nawet takie wrażenie, że nie wiem, czy aż ją kochasz, ale jako kobieta, która lubi piękno, która ma swój styl, ty jesteś zafascynowana też kulturą arabską, też stylem arabskim, tym pewnym Bizancjum, tak to nazwijmy, kolorami, fakturami, kamieniami, którymi są wyszywane stroje, materiałami, zapachami Orientu. To jest coś, co jest ci po prostu po ludzku bliskie. Mam takie wrażenie po lekturze tej książki. Tak, jest to mi bardzo bliskie. Muszę ci powiedzieć, że to ma bardzo mocne też konotacje z kulturą włoską, zwłaszcza z kulturą Sycylii i Sardynii. I ja tu uważam, że i Sycylia, i Sardynia to są moje takie drugie. Uważałam Sardynię za taką, ale Sardynia się bardzo zmieniła. Sardynia jest taka bardzo luksusowa. Sardynia jest taka bardzo zadzierająca nosa. Natomiast też ta Sycylia, na której tu w tej chwili przebywam, to będę 4 miesiące w roku mieszkała na Sycylii, będę tu pracowała, właśnie dlatego, że ta kultura jest mi taka bliska, ta estetyka jest mi taka bliska. Wiesz, ja nawet jestem w takiej sycylijskiej kreacji, gdzie rzadko kiedy korzystam, prawie nigdy, z kolekcji, które nie są moje, ale tutaj coś powstaje, coś tutaj razem z świetną taką sycylijską artystką robimy. I tak, ja jak 20 lat temu, słuchaj, w tej chwili jest dokładnie 20. rocznica moich schodów hiszpańskich w lipcu 2013 Gratulacje. Roku. Tak, była i wiesz, ja sobie pomyślałam, Boże, po tych 20 zuję to, co chciałam. Mój drugi dom, trochę mieszkałam w Mediolanie, mieszkałam w Rzymie, pomieszkiwałam w różnych miejscach na świecie i myślę, że na Sardynii, myślę, że ta Sycylia jest takim miejscem mi bardzo odpowiadającym. Pamiętam pierwszy artykuł, jaki przeczytałam na swój temat po schodach hiszpańskich, że było to chyba bodajże La Repubblica, brawo Polka, brawo Włoszka, mamy drugiego kawaliego, młodszego, ładniejszego i w spódnicy. Dokładnie taki kół. I cały czas mówiono, jakbym żyła, jakbym tworzyła w tej południowej, w tej właśnie tutaj, gdzie jestem najniżej, kulturze włoskiej, tej kulturze pełnej barw, pełnej przepychu. Ja oczywiście potrafię być ascetyczna i jestem bardzo ascetyczna, bo jako zodiakalny bliźniak to jeden bliźniak mieszka na Sycylii, a drugi bliźniak to jest taki czarno-biały, absolutnie taki wręcz skandynawski, bym powiedziała, minimalistyczny. Zresztą ludzie, którzy przyjeżdżają do mojego, co się dziwią, mówią, że ten twój to taki minimalny, ale taki jednak inny, taki twój. No, ja zawsze napisałam to w mojej autobiografii, którą przywołałaś na samym początku, że urodziłam się, żeby stworzyć świat ze swojej własnej wyobraźni i go tworzę. I go tworzę na każdej jednej płaszczyźnie. Myślę, że artysta to jest człowiek, który potrafi równie dobrze operować słowem, co pędzlem, co świetnie pewnie gotować, co mi się też zdarza, może tutaj nie w tych upałach sycylijskich, raczej korzystam. No dobrze, Ewa, to słuchaj, zatrzymajmy się przy tym, co mówisz, że pokazujesz świat, malujesz świat ze swojej wyobraźni. Jak do tego świata weszły, ja zapytam w drugą stronę, nie jak ty weszłaś do świata arabskich księżniczek, tylko jak one weszły do twojego świata. Piszesz dużo o tym w książce, piszesz o swoistej nawet przyjaźni z księżniczką Mirą, która jest bardzo ważną bohaterką tej opowieści, ale nawiązując do tytułu, ubierałam arabskie księżniczki. Krótko, jak do tego doszło? To była taka bardzo ciekawa historia, ponieważ ja miałam swój pokaz w Paryżu, w hotelu Crillon. To jest taki hotel Crillon na placu de la Concorde, jeden z najznakomitszych hoteli, najbardziej prestiżowych. Trzymują się tam Sting, Madonna, generalnie wszystkie top gwiazdy. Są tam sale takie, które się nazywają salami Marii.
Antoniny. W salach Marii Antoniny co roku mieliśmy swój pokaz. Pamiętam, jak jedna dziennikarka modowa zarzuciła, że wynajęliśmy hotel. Otóż przed nami w tym hotelu miał właśnie swoje pokazy, na przykład Yves Saint Laurent, który się później przeniósł do Westinu. Mieli różnie, również inni. Tak wygląda francuski tydzień mody od Couture, że się wynajmuje prestiżowe hotele, które wyglądają jak pałacyki, mają sale balowe i w nich się organizuje pokazy. No i my jak co roku, to już był tam kolejny nasz pokaz, przyjechaliśmy do Paryża, wchodzimy do tego hotelu Crillon, wszystko z góry zapłacone, wynajmowaliśmy wszystkie trzy sale Marii Antoniny, które są ze sobą połączone i do przylegających 6-8 pokoi, które były nam niezbędne, nie po to, żeby w nich mieszkać, bo to naprawdę są bardzo drogie rzeczy i raczej z ekipą mieszkaliśmy, a ja wychodzę z założenia, że jak przyjeżdża ze mną kilkanaście osób, to ja śpię tam, gdzie śpi moja ekipa, więc nie ma wyróżnienia żadnego, że wszyscy, jak trzy gwiazdki, to wszyscy lecimy trzy gwiazdki, ja się tego nie wstydzę. Ważne, żeby moi ludzie czuli się dobrze. No natomiast tutaj ten hotel kosztuje tam 8, 10, 12 tysięcy złotych doba za noc. My wynajmujemy te pokoje po to, żeby można było tam wykonać makijaże, wzory, przebieranki, stylizacje. Przywozimy ze sobą kilkadziesiąt rzeczy, przywozimy sztab ludzi, przyjeżdżają z nami styliści z Polski, ale makijażyści, fryzjerzy, ale też bardzo często korzystamy tutaj z takiego top by top francuskiego. Jest to bardzo ważne logistycznie, żeby te pokoje były zdecydowanie przy sali balowej, bo sala balowa nie ma miejsca na przebieranie. To też modelki w tych pierwszych pokojach się po prostu przebierają. No i się dowiadujemy na recepcji, że nie mamy tych pokoi. No jak nie mamy, jak mamy zapłacone, mamy umowę, wszystko mamy. No nie mamy, bo w dokładnie 8 pokojach dwa ostatnie są wolne, czyli dla nas to jest w ogóle katastrofa. Mieszka arabska księżniczka, która postanowiła nie wyjechać, mimo że miała rezerwację tam, nie wiem, na miesiąc, to siedzi już drugi miesiąc i ponieważ jest jakaś ich wyjątkowa klientka, nie ma takiej opcji, żeby ona wyjechała. Ja zawsze ze sobą mam moją przyjaciółkę. W tej książce, która mi towarzyszy, Elżbietę Czaplejewicz, moją serdeczną 30 Chciałam powiedzieć, że jestem jej fanką. Jestem jej absolutną fanką. Po prostu kocham Elżbietę. To jak ona z tobą postępuje, jaką macie relację, to jak to jest pokazane. Jestem psychofanką Elżbiety, proszę jej to przekazać. Dobrze, przekażę jej koniecznie, ale to jest Elżbieta jeden do jednego. Ja po prostu pisząc to się uśmiechałam sama, przypominając sobie te wszystkie historie. No i oczywiście moja Elżbieta mówi, jak się nie da, jak się da, wszystko się da. No ale ja mówię, słuchaj, zobacz, nic się nie da, dlatego że no wzięliśmy te dwa ostatnie pokoje plus na jakimś tam innym piętrze, no bo nie było wyjścia. No ale jak to zrobić logistycznie? No ale widzimy, że stoi kilku ochroniarzy wśród tych pokoi księżniczki. No i ja mówię, no dobra, to mamy po temacie, po zawodach, tragedia, no co zrobić, jak zorganizować. No jest to naprawdę koszmar, dlatego że ja zawsze mam świetną prasę, wielu dziennikarzy, wiele agencji prasowych, wiele kamer, bardzo wielu gości, to jest trudne naprawdę, żeby w 30 minutach, bo tyle mniej więcej trwa pokaz, maksymalnie 30 minut, kilkanaście modelek, a zawsze braliśmy tam 15-18 modelek, zdążyło się przebrać i jeszcze dobiec do tego miejsca, żeby płynęły w pewnej choreografii. Tam, no wiem, że pokazywałaś zdjęcia, że my naprawdę robimy choreografię, a to mamy... Pokażemy zaraz, poczekaj, pokażemy. To może od razu, jeśli mogę, takie z pokazów, mamy takie, wyglądają a la balet. Baletnice, właśnie, to są baletnice, tak, no tak. Właśnie, to te baletnice możemy pokazać w ramach ilustracji. Baleriny. To są prima baleriny francuskie. Teatru Tańca, więc tutaj no jakby naprawdę to wszystko na bogato. No i Elżbieta mówi do mnie, że ona to wszystko pozałatwia. No oczywiście ja tam gdzieś biegałam, organizowałam, wraca Elżbieta zadowolona i mówi, że księżniczka chce zobaczyć nasz pokaz. Ja mówię, ale co, ty byłaś u księżniczki? Ona mówi, oczywiście, że byłam u księżniczki, ale w ogóle to ona mówi, że ona nie może wyjść, bo tam jest taka i taka sytuacja, nie będę zdradzać, bo opisuję to później w książce, i że ona chce prywatny pokaz i to teraz już zaraz natychmiast. No więc oczywiście ja jak to ja tam, co mi tam jakaś księżniczka, mówię teraz natychmiast, nie ma takiej opcji. Zorganizowaliśmy się. No a potem obiecany pokaz prywatny dla księżniczki i tak to wszystko się zaczęło, że jest to fantastyczne. Półkrwi arabka, co trzeba przeczytać dlaczego, przepiękna, która jak się okazało interesuje się modą i która dzisiaj jest całkiem niezłą projektantką, ma swoją pracownię, cały czas mnie zamęcza i korzysta, bo uważa, że ja jestem lepsza, najlepsza na świecie. Ona nie robi tego, żeby miała karierę, ona robi to tylko i wyłącznie dla siebie, realizuje swoje marzenia, pokazuje to na bardzo zamkniętych pokazach,
Pierwszy pokaz jej kolekcji zorganizowałyśmy z Elżbietą i osobiście. Trzeba przeczytać Arabskie Księżniczki, żeby zobaczyć, jak to jest, bo nam wszystkim się wydaje, że my znamy świat mody. Myślę, że w Polsce niewiele osób zna świat mody. Myślę, że 49 pokazów zagranicznych w moim wykonaniu, 49 pokazów zagranicznych od Toronto, Montreal, Nowy Jork, Los Angeles, Beverly Hills, Dubaj, Abu Zabi, Moskwa, Kijów, Sztokholm, Wiedeń, Paryż, Berlin. No, ja tych kultur trochę poznałam i poznałam trochę ludzi, którzy naprawdę zajmują się dużą modą i ta duża moda wstydzi się dużych logotypów, duża moda wstydzi się dużego szumu i dużego blichtru. Duża moda jest sprzedawana w bardzo małych, wąskich kręgach za niebotyczne pieniądze i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Można powiedzieć, że no właśnie, że ona jest, tak jak mówisz, wstydzi się takiego blichtru, wstydzi się szumu, tak samo jak bogaci ludzie na przykład nie afiszują się z tym, że jak idą do restauracji, to dostają specjalną kartę. Bardzo pamiętam taką scenę, jak idziesz z Mirą i z przyjaciółkami, z siostrą, w takim damskim gronie idziecie na kolację i kelner podaje specjalną kartę i jakiś obok siedzący pan jest oburzony, dlaczego on nie dostał tej samej karty. No bardzo proszę, tylko tam ceny są adekwatnie wyższe, dania są zupełnie inne. No zahaczasz o ten wątek rzeczywiście pewnego naszego wyobrażenia, tak jak powiedziałam na początku, może marzenia o tym luksusowym świecie. Ty się z jakiegoś powodu nie dałaś uwieść temu narkotykowi, a opisujesz, jak to latałaś super samolotami z wanną na pokładzie, żeby można się było wykąpać, jeszcze wiesz, odpocząć przed dotarciem na miejsce. Jaki masz gen, który sprawia, że nie dajesz się tam uwieść w ten sposób? Wiesz, to jest bardzo ciekawy gen. Otóż ja kilka razy mogłam żyć jak arabska księżniczka. Mogłam żyć jak arabska księżniczka, mywały mój związek, zresztą dwukrotny, bo dwa razy próbowaliśmy z bardzo, bardzo zamożnym człowiekiem, nawet zdjęcia się pojawiały, dealerem diamentów, przyjacielem Opry Winfrey, no różne historie w moim życiu, to, ale to jeszcze kiedyś, to będzie, to jest też, moje życie to jest myślę historia na niesamowite książki i to w kilku tomach, ale zawsze, za każdym razem, bo mi trudno byłoby zarobić w polskich realiach, biorąc pod uwagę, że zaczynałam od zera i płaciłam i płacę do dzisiaj konsekwencje bardzo często moich złych kroków i na przykład uwalniałam się, zostawiając za sobą duży majątek z jakiegoś małżeństwa, to no, powiem szczerze, nie byłabym w stanie przy moim zawodzie i kreatywności zarobić na aż takie luksusy. No nie kopię piłki, to jednak nie ten zawód, nie ten rodzaj. W związku z tym za każdym razem wiązało się to ze związaniem się z mężczyzną bądź z kobietą. Ja nie mówię tutaj o związaniu się takim seksualnym, emocjonalnym, o takim związku kobieta-kobieta, ale właśnie chociażby o propozycji, abym została na stałe w Abu Zabi i korzystała z tych wszystkich dóbr, tych wszystkich luksusów i żyła tam na równi jak moja przyjaciółka. Na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że ja nie potrafię skupić się na jednej rzeczy, czy też nie chcę skupić się na jednej rzeczy, że ja jestem bardzo kreatywna, mam bardzo dużo marzeń. I za każdym razem, kiedy mówiłam, że ja nie mogę wyjechać do Beverly Hills i zamieszkać w Beverly Hills na stałe, bo ja się tam nudzę. Ja po dwóch tygodniach tam dostawałam szału, bo poranek się zaczynał od one glass champagne, której ja w ogóle jakby nie lubię. Potem żeśmy się nudzili, potem przerzuciliśmy 3 diamenty w lewo, 3 diamenty w prawo. Jest fantastycznie i bardzo wiele kobiet chciałoby tak żyć. I byłam wysyłana na zupełnie nie interesowały, bo mam swoją markę i uważam, że Ewa Minga chodzi w Ewie Minga, tak jak niewiele Versace chodzi w Versace, a nie w kawalni. No więc już mi było nudno, potem była kolacja, potem był klub, znajomi, dzień podobny do dnia, a ja w moim malutkim pszczewie, stuosobową załogę, zostawiłam firmę. Tam się wszystko... Ja mam ogromny apetyt na życie, to, że ja maluję i to, powiem nieskromnie, maluję dobrze, że te moje obrazy kolekcjonerzy są naprawdę duże pieniądze i one rosną. Nie, to jest moja ciężka praca. Bo ja, jeżeli się za coś biorę, to nie jest to moim kaprysem. Ja to kocham, ja chcę to wychować, to jest moje kolejne dziecko. Tak jak wychowałam dwóch synów, tak w tej chwili prowadzę
razem z Kruszyński Spółka, z Michałem Nolewskim, którym jestem bardzo wdzięczna za zaufanie i za podaną mi rękę i prowadzenie. W tej chwili buduję moją markę literacką. Zbudowałam markę modową, ale ta modowa przecież mimo, że jest dojrzała, bardzo dojrzała, ona wymaga dalej opieki, ona wymaga dalej prowadzenia, ona wymaga dalej mojej ręki. Oczywiście dzisiaj jest sztab ludzi, który pracuje, dzisiaj jest sztab ludzi, który z bardzo rzeczy mnie uwolnił. Mam też syna, który starszego, Oskara, z którym na pewno mieliście właśnie kontakt, który jest u nas szefem marketingu i który zdjął ze mnie mnóstwo rzeczy, które były dla mnie naprawdę bardzo dużym uciążeniem. Mam fajnego wspólnika, z którym realizujemy różne niebotyczne marzenia. I dla mnie, wiesz, zapłacenie za wannę w samolocie, zapłacenie swoją wolnością, zawsze musiałam zapłacić wolno. Zawsze w pewnym pojawiały się historie pod tytułem, ale to teraz będzie tak i tak. Bardzo, bardzo miłe historie. No bo oczywiście ktoś chce być ze mną, a mieszka na drugim końcu świata, no to on chciałby być ze mną, ale ja chcę być u siebie. Mimo że wczoraj, czy tam przedwczoraj wysypisko śmieci nam wybuchło, to ja dalej kocham moją Zieloną Górę i wierzę w to, że to jest miejsce moje na ziemi, z wyboru. To ja chcę jeździć do mojego rodzinnego Szczecinka. To ja się chcę spotykać z moimi fanami. Ja jestem zbudowana tu i teraz, rozbudowuję się na świat, ale wolność daje mi możliwość kreowania moich marzeń, kreowania moich kolejnych marzeń. I bardzo często ceny, które musiałabym zapłacić za luksusowe życie, nie były tego warte. Dlaczego? Dlatego, że ja spróbowałam tego luksusowego życia, dlatego, że ja sama sobie mogę zapewnić życie naprawdę. To kim pojmie na to, żeby prywatny odrzutowiec z wanną, czy z tego powodu płaczę? Nie, dlatego, że kiedyś miałam taki moment, kiedy poszłam bardzo szeroko w luksus i miałam, pamiętam, 4 nowe luksusowe samochody. Ja ich nie ogarniałam. Czy mój kierowca wozić, wiesz, serwisy, tankowania, przegląd, pieczenia, a ciągle jeździłam jednym. Tak jak jem jednego kotleta. No ja jeszcze 2, jak mielone to 2 zjem. Więc wiesz, ponieważ zasmakowałam, ponieważ wgryzłam się, ponieważ żyłam tym życiem luksusowym i dalej dzięki mojej ciężkiej pracy żyję, to ten stan nie jest dla mnie taki ważny. Bo ja wiem, że w życiu zdecydowanie bardziej ważniejsze i jestem tutaj z moją przyjaciółką na tej Sycylii, obie mamy jakieś plany i to ma do mnie, wiesz, ktoś mam tu przyjaciół, znajomych, w 3 minuty żeśmy spotkały nowych przyjaciół. Ja jestem otwarta w stosunku do ludzi. Świat jest piękny, go na jakimś jachcie, zamykać go w jachcie za cenę wolności i pozbycia się tych swoich marzeń. Ja jestem osobą niewyobrażalnie potrzebującą tego pierwiastka wolności, niezależności. Ale uważam, że wszystko przede mną. Może jeszcze spełnię kilka takich nierealnych marzeń, ponieważ no, jakby wiele rzeczy idzie w tym kierunku, że no, są takie marzenia dla mnie, dla innych ludzi, które są nieosiągalne, ale prywatnego odrzutowca nigdy nie będę miała ze względu na ekologię. Latam przyleciałam do Sycylii w 2 godziny liniami lotniczymi z jakichś tam wielkich wygód głowy, natomiast różnice za bilet można wydać i kupić na przykład sobie coś fajnego albo przekazać też na cel dobry. No, absolutnie. O tych celach dobroczynnych przecież też mówiliśmy na początku. Masz swoją fundację, prowadzisz dom, też taki dzienny, więc tu się naprawdę bardzo dużo dzieje dobra. Na chwilę postawimy kropkę w tej opowieści, która płynie z Sycylii, choć nie bez technicznych potknięć, bo jednak internet płata nam trochę figle, ale do tego wszystkiego, o czym Ewa mówiła, chciałabym, żebyśmy pokazali pewne dowody rzeczowe, dowody zdjęciowe. Pokażmy trochę zdjęć, które mamy z archiwum Ewy. Rzeczony Oskar był tak miły i wysłał nam zdjęcia, czy to z Paris Hilton, czy to no właśnie z Sheryl Cole, która tutaj jest w kreacji zaprojektowanej przez Ewę. Jeżeli przejdziemy dalej do fotografii, tam będzie widać te suknie w pełnej krasie. To jest suknia z kolekcji Ewy Minge, przepięknie zresztą wyglądająca i na modelce, i na samej artystce. Mamy też zdjęcia z Kelly Rowland. W ogóle mam jakieś takie wrażenie, że ty masz, Ewo, taką umiejętność do takiego, powiedziałabym, fraternizowania się, ale to braterstwo.
partnerstwo, a bardziej do takiego siostrzeństwa z różnymi osobami, które ubierasz. To znaczy, jeżeli ktoś się zakocha już w twojej modzie i w twoim stylu, to też łapiesz z nim dobry kontakt. Tak przynajmniej wyglądają te zdjęcia z różnych pokazów. Czy tak jest? Tak jest, dlatego że ja się szczycę tym, że ja nigdy nie zapłaciłam, no właśnie, Norton, tak, to Edward Norton. Że ja nigdy nie zapłaciłam żadnej gwieździe za to, żeby się ze mną przyjaźniła, nigdy nie zapłacić za to, żeby jakakolwiek gwiazda kupiła moją sukienkę. O mój ukochany John Malkovich, jeden z cudowniejszych ludzi, z którym pracowałam dość długo przy filmie Dolina Bogów i mamy dalej kontakt, czy Josh Hartnett. Tak, Silvio Berlusconi. A tutaj bardzo włoskie zdjęcie, tak a propos naszych włoskich początków tutaj, Silvio Berlusconi. Muszę ci powiedzieć, że to jest rok bodajże 2005, kiedy ja już zostałam nagrodzona nie tylko za modę, ale również za sztukę, którą uprawiałam, za architekturę, medala, że muzea zostały dla miasta. No a to w ogóle kochany mój aktor, człowiek, to w ogóle nie fantastyczna postać. Bardzo, bardzo, bardzo miły. Norton, trudniej powiedziała. Ja też mam bardzo dużo stosunku do tych ludzi, którzy są te social media. Mam wrażenie, że nie wiem, czy się dobrze słyszymy. Mam wrażenie, że teraz z dźwiękiem mamy delikatny problem, więc postawimy kropkę. Zaraz ustalimy, czy połączyć się jeszcze raz, czy nie. Spokojnie, Ewo, jeszcze się nie rozłączaj z nami, bo może to kwestia chwilowych problemów technicznych. Kropka, żeby przejść dalej, no bo w końcu dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o najnowszej książce Ewy Minga, więc ubierałam arabskie księżniczki, ale mimochodem również o tych ważnych i przełomowych elementach w jej karierze, więc przyjrzyjmy się temu, jak to się stało, że doszło. Tu, gdzie jest. Punkty zwrotne to jest taki ważny punkt również podczas premier online Empiku, w których zadajemy naszym gościom pytania o te ważne momenty w ich karierze zawodowej, ale w ogóle też w życiu, które sprawiły, że są tutaj, gdzie są. Ewa już zdradziła, że u niej tych punktów zwrotnych było sporo. Ewa Minga dzisiaj z nami, prosto z Sycylii. Ale zanim Ewa o tych punktach, to jeszcze nie mogę sobie odmówić tak bardzo po dziennikarsku jednego pytania związanego z twoją najnowszą książką Ubierałam arabskie księżniczki. Nie da się ukryć, że jest może nie moda, ale taki trend mówienia o tych strasznych Arabach, jak sama powiedziałaś. Mamy film Dziewczyny z Dubaju, mamy książkę Piotra Krysiaka, na podstawie której powstał ten film Marysi Sadowskiej. W twoim wydawnictwie, w Pruszyńskim, pisze od lat Marcin Margielewski, który pokazuje też i ze swoich doświadczeń, i ze swoich kontaktów dziennikarskich, wszak on jest dziennikarzem, nie tylko pisarzem, życie w krajach arabskich. Na ile ty chciałaś tą książką zabrać pewien głos w tej dyskusji, włączyć się w tę dyskusję, czy może powiedzieć, stop, słuchajcie, to jest trochę inaczej niż czytacie, czy niż nam się wydaje. Jak ty widzisz swoją rolę w tej arabskiej opowieści w polskim kontekście? Ja jeszcze na Margielewskiego, ponieważ literatura jest literaturką, która pokazuje i dobre, i złe strony. Chyba wszystkie jego książki, ponieważ malując obrazy biegną audiobooki. Dawno, nie myśląc w ogóle o tym, że go poznam, to jest w ogóle uroczy człowiek. Jego książkom ufam. Natomiast wiadomo, że wyjmuje się tutaj jakieś wątki sensacyjne. Mój głos to jest głos osoby, która naprawdę zna Emiraty Arabskie. To jest głos osoby, która zna Dubaj, zanim w Dubaju były wieżowce. Ja widziałam, jak się Dubaj budował. Zemocjowano mój salon, jak jeszcze był w budowie Saks Fifth Avenue. Wiele rzeczy widziałam. Ja nie dam zakopać Emiratów Arabskich, nie dam zakopać szejków, muszę użyć tego. W stercie gówna wycieranej studolowej. Ja pokazuję, że oczywiście tak jest, ale pokazuję to we wszystkich częściach praw ludzi, że tak jest na całym świecie, również tam, że to się dzieje bardzo często na jachtach. Nie wiem, czy wiesz, dlaczego to się bardzo często dzieje na jachtach. Bo jachty chyba są jakoś wyjęte z prawa międzynarodowego, to trochę tam inaczej działa. Tak? Ale tam Allah też nie widzi. Allah też nie widzi, dobra. Tak, Allah
też nie widzi. To są też tego historie, więc wiadomo, co się u nas najlepiej sprzedaje. Jeżeli chcesz sprzedać sensacyjną książkę, co się najlepiej będzie sprzedawać? Pełny luksus. Zawsze zadaję pytanie, byłeś, widziałeś? Bo ja byłam, widziałam. Ja to udowodnię w październiku. Jestem lubiana, dlaczego jestem zapraszana? Bo nie eduję tym na social mediach, bo ja tam byłam, zanim Facebook, Instagram powstały, bo ci ludzie mnie na całym świecie zapraszają i szanują, tak jak tutaj dzisiaj jadę wieczorem na wino do prywatnego domu ludzi bardzo zamożnych, z tego względu, że ja nie będę się tym chwalić, bo to są moi przyjaciele i moi znajomi, ja jestem tak zbudowana, ja jako Ewa Minge, jestem tak zbudowana, że ja nie muszę podpierać swojej marki żadnym innym człowiekiem, bo ja ją zbudowałam na ciężkiej własnej pracy, na wielu latach rzeczy, które stworzyłam, twardych rzeczy, które są udokumentowane, udowodnione, na które, ja to zawsze mówię, mam twarde papiery. W związku z tym, tak, w związku z tym, jeżeli mnie zapytasz, czy jeździły polskie celebrytki do Dubaju czy do Abu Zabi, jeździły i jeżdżą. Jeżeli mnie zapytasz, czy modelki jeździły i były porywane i tam nie wiadomo, co się działo, w takim samym procencie, jak są porywane w Polsce, w Rosji, w Niemczech, na Czechach, na Antarktydzie, gdziekolwiek indziej. W takim samym procencie. Czy jechały świadome tego, co będą robiły? Tak, jechały w większości świadome tego, co będą robiły. W związku z tym pudrowanie noska i mówienie, że byłam i chodziłam po wybiegach na fashion weekach, to wystarczy sprawdzić, kiedy są fashion weeki, jakie są to fashion weeki i w tym czasie, kiedy te dziewczyny jadą, no może są jakieś pokazy, ja nie twierdzę, że nie, bo my sami organizujemy pokazy zamknięte. Ale też jak przeczytacie, drodzy czytelnicy, bo ty już czytałaś, jak ubieram arabskie księżniczki, to zobaczycie, jaki jest mechanizm, że jedne jadą na pokazy i tylko na pokazy, a inne jadą na pokazy i przepraszam za kolokwializm i dać dupy. No po prostu. I one wiedzą, ile zarobią. One wiedzą z góry, ile za to zarobią. A że dostaną dodatkowo napiwek, jak zrobią jeszcze coś, co pan marzy. Ja mam pytanie. Nie znacie Polaków, którzy marzą o tym czy o tamtym, o ekstremalnym seksie? Czy żadna z was nie słyszała, nie doświadczyła? Może nie każda doświadczyła, ale czy te kobiety, zwłaszcza w moim wieku, ja znam. Ja znam Polaków, którzy się zachowują tak samo, jak się opisuje tych Arabów. Ja znam ludzi bardzo bogatych, ponieważ zdarzało mi się robić zamknięte pokazy w Polsce dla elit, dla jakichś firm, które jak poszło morze alkoholu, to tam się działy cuda. Ja kiedyś z jednej takiej imprezy uciekałam. I to wszystko również zamierzam opisać. No to tak trochę brzmi, jakbyś trzymała jeszcze trochę asów w rękawie. Właściwie ten plan wydawniczy masz na najbliższy czas bardzo konkretny. Zwróciło moją uwagę to, co podkreślasz teraz w rozmowie, też jest to podkreślone w książce, że bardzo wiele modelek, które decydują się na pokazy albo tylko modelingowe, albo z dodatkowymi atrakcjami, mają tego świadomość. Bardzo to podkreślasz. Chciałaś chyba pokazać, że to nie jest tylko, że zdarzają się przykłady, czy przypadki porwania, czy przypadki zmuszania do czegoś. Ale że jednak dziewczyny są świadome tego, jak wyglądają imprezy w różnych bogatych miejscach. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Trzy razy oczywiście. Zdecydowanie tak jest, zdecydowanie wiedzą, zdecydowanie znają stawki. Powiem ci taką ciekawą rzecz. Odkąd piszę tego typu książki, a uważam to częściowo za swoją misję, bo chciałabym trochę odczarować ten świat tych złych, fatalnych mężów, że to wykorzystują, pokazuje, że tak samo złe są kobiety, to napływa do mnie bardzo materiału. I zgłaszają się do mnie, ostatnio zgłosił się do mnie mężczyzna, żadna fikcja literacka, żadne jakieś tam fake konto i tak dalej, który zaproponował mi wymianę. Czyli, że jeżeli ja mu powiem, które dziewczyny są na liście, którą ja mam, widziałam i tak dalej, jeżeli powiem mu, o których dziewczynach wiem, że można je sobie kupić, to on mi da listę dziewczyn, które kupił, z nimi stawki i tak dalej, wymiana. I żeśmy sobie trochę porozmawiali. Oczywiście ja tej listy nie dam, ponieważ ja napisałam mu, on to zrozumiał, podziękował mi, że ja nie będę kupczyć, nie będę zajmować się tutaj jakimś stręczycielstwem. Natomiast to jest tak,
że te dziewczyny mam od innych osób, screeny mam, wiesz, ludzie zaczęli do mnie pisać, ludzie mówią, Boże, fajnie, Pani Ewo, Pani ma odwagę, to ja Pani powiem, pokażę, co mam. I ja mam naprawdę takie materiały, które gdybym upubliczniła, nie robię tego, aczkolwiek wykorzystuję to namiętnie w mojej literaturze i tak samo wykorzystuję to w trzeciej części Gry w ludzi, gdzie wiem, że są to na 100% fakty. Zmieniam imiona, zmieniam z piosenkarki na aktorkę, z aktorki na piosenkarkę, z dziennikarki itd., itd. To naprawdę się dzieje. My nie przewidzieliśmy jednej rzeczy. My nie przewidzieliśmy, przewidzieliśmy tego, że internet, że social media, że dzisiaj tak zwany świat, tak zwany węglowy jest zostawiany cały czas, jest łatwo dostępny, że ludzie to wykorzystują, że idziemy tak bardzo do przodu, że ludzie chcą to sprzedać. Ja się też spotkałam z osobą, która do mnie napisała, że ma takie informacje i chce za to 25 tysięcy złotych i da mi pełną dokumentację. Czy dałam te 25 tysięcy pod pełną dokumentację? Nie, nie musiałam, bo ja sama tak dużo widziałam, że tak wiele osób mi też opowiedziało. Mm-hmm. Wiesz, ja jeszcze chcę, ja zawsze to podkreślam i chcę podkreślić to po raz kolejny. Szanuję osoby, tak, szanuję, będzie afera. Szanuję osoby, które sprzedają swoje ciało świadomie, które uważają to za swój zawód, chociażby zajęcie dorywcze, obojętnie. Szanuję osoby, które robią to, nie pudrując tego. Oczywiście nie muszą się z tym obnosić, bo pewnie nie jest to do obnoszenia się, które zarabiają na tym, które poznałam też dzięki moim książkom, spotkałam się kilka razy, byłam z taką kobietą, która do mnie napisała na Instagramie kawałek swojej historii, rzecz niesamowita, kobieta była wiele, wiele, wiele lat luksusową, bardzo luksusową panią do towarzystwa. Nie chciałam użyć tego słowa prostytutka, bo aż w zestawieniu z nią, kiedy się spotkałyśmy, to mi kompletnie nie pasuje, bo jest to osoba o dużej kulturze, po kilku fakultetach, znająca 6 języków obcych. I ona mówi, ja wybrałam takie życie. Ja wybrałam takie życie. Czy dobrze zrobiłam? Wkrótce będę opisywała to jej życie, bo się z nią umówiłam i zobaczycie, jakie są refleksje tego życia, ale ja ją bardzo szanuję, ja ją lubię, ja się z nią zakolegowałam, nie mówię tu o przyjaźni, bo na razie jakby żeśmy się kilka razy spotkały, ja się z nią zakolegowałam, ona ma z tego swojego życia wnioski, natomiast nie szanuję, nie lubię, nie znoszę, drażnią mnie osoby, które udają święte, osoby, które udają, że zarobiły potężne pieniądze, pokazując buty na Instagramie, czy będąc takimi zwyczajnymi influencerkami, raptem okazuje się, że wiodą cudowne, fantastyczne życie i te wszystkie biedne, młode dziewczyny lgną i chcą być takie same. Rzucają szkoły, uważają, że to jest w ogóle coś fantastycznego, ale powiedz, no to dobra, zarobisz, ale żeby zarobić aż takie pieniądze na tym, co robi i żyć aż tak luksusowo, no to musisz jeszcze jedną część ciała sprzedać poza swoją własną twarzą. I okej, okay, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, przecież to, słuchaj, przecież to nie mój tyłek. To jakby degusti buffon disputantum est, niech każdy robi ze swoim życiem według swojego własnego gustu, co chce. Tylko na miłość boską przestańmy mówić, nie wiedziałam, dojechałam, doleciałam, on był taki zły, no nie wiedziałam. Wiedziałam. Czy są takie, które nie wiedziały? Oczywiście, że tak. Opisuję też tę sytuację w mojej książce, właśnie w trzeciej części Gry w ludzi. Opisuję też Furcę do piekła. Ale opisuję w pierwszej części, czyli w tej tytułowej Grze w ludzi, ale opisuję też w Księżniczkach Arabskich, a są i takie, które w książce na pewno czytałaś, więc wiesz, dziewczyna, która domyśla się, jak skończy, dlatego żeby ratować swoją siostrę. Siostrę, tak. Tak, jak daleko jest w stanie się posunąć, żeby odnaleźć zaginioną siostrę. Giną ludzie, są mordowani, sprzedaje się ich na części, na narządy. Giną ludzie, kobiety, które pracują niewolniczo, nigdy się nie odnajdują, bo po 20 latach nikt nie jest w stanie je poznać, one są takimi narkomankami, spadają z tej hierarchii prostytucji z górnej półki zdecydowanie jak najniżej. Mało która potrafi zagrać tak,
jak bohaterka mojej kolejnej, następnej w kolejce książki, która swoje życie rozegrała idealnie i była jakby panią samej siebie. I ona była taką jednoosobową firmą, zatrudniała ochroniarzy, księgowych, różne inne rzeczy. Natomiast czy jest dzisiaj szczęśliwa? Nie odpowiem na to pytanie, ale z jakiegoś powodu do mnie napisała, z jakiegoś powodu się ze mną kilka razy spotkała, bo mówi, chciałabym, żebyś przekazała to dziewczynom, które idą tą drogą. Że to droga Ewo, cała dużo nie jest mówisz, taka... mówisz dużo, mówimy dzisiaj dużo o książkach, co jest rzeczą oczywistą, bo spotykamy się, by celebrować premierę kolejnej, czyli Ubierałam arabskie księżniczki. Zapowiedziałaś już i jeszcze bardziej rozbudowaną autobiografię, i ciąg dalszy Gry w ludzi, i jeszcze kolejną historię. A ja cię zapytam na podsumowanie tej części naszego spotkania, jakim punktem dla ciebie, wszak projektantki mody, tak, artystki, było pisanie książek, tak? Na ile to jest punkt zwrotny w życiu, w karierze Ewy Minge? Książki pisałam zawsze. Pisałam je do szuflady, szybciej chyba nawet pisałam jak, nie, równo pisałam i malowałam i projektowałam. Pierwszy mój wiersz, idzie żołnierz z niemieckiej niewoli, powoli, a z boku ciągną obce wojska i tak dalej, a dookoła nasza biedna Polska, to miałam bodajże 6 lat. Zawsze pisałam, kochałam czytać, kochałam pisać, robiłam to do szuflady, robiłam to terapeutycznie. I gdyby nie to, że w pewnym momencie dałam do przeczytania Grę w ludzi mojej przyjaciółce podczas pandemii, której się strasznie nudziło i która mówi, dawaj, bo coś tam śrubisz i piszesz, a miłośniczką thrillerów, ale taką miłośniczką naprawdę, która pożera kilka. I ona codziennie, jak ja kawałek jej wysyłam, bo również jakby no, terapeutycznie pandemia zrobiła na mnie spore wrażenie i spore spustoszenie w moim podstawowym biznesie. Więc konsekwencje tego, to była taka arteterapia, to moje intensywne malowanie i pisanie. Natomiast i malowałam, i pisałam zawsze. I ona to, co ja pisałam w danym dniu, i pisała do mnie o 4:00, dawaj, i to, mówi do mnie i to od IT, od moich szeroko rozstawionych oczu, mówi do mnie i to pisze, dawaj, słuchaj, ja do pracy lecę, ale proszę cię, dawaj, bo jak wrócę z pracy, to muszę czytać. I tam tydzień przeze mnie nie spała. No i książka znalazła się w ten sposób, ona mówi, wydaj, proszę cię, warto wydać. No i wiesz, ja to jakby nie myślałam o tym wydawniku, no ale tutaj Michał Nalewski uznał, że jest to perełka, po czym wiem, że z kołaczącym sercem czekał na drugą część, bo podobno jest tak, że ta jedna, jak już jest taka dobra, to ta druga jest gorsza i chyba nie ma niczego przyjemniejszego dla autora, jak to, że jego wydawca, którego ja bardzo szanuję i bardzo cenię, dzwoni i mówi, słuchaj, no bałem się, czy dociągniesz tą drugą częścią do tej pierwszej, ale słuchaj, ta druga część jest jeszcze lepsza, to nie jest możliwe. No więc kiedy nie dzwonił do mnie w obiecanym terminie, jak dostał arabskie księżniczki, okazało się, że był zajęty, to jak już zadzwonił, to już miał okładkę w głowie i mówi, no niesamowite, niesamowite. Ja jestem osobą, która chwalona uczciwie, dostaję wiatru w żagle. Ja nie jestem z tych, co jak się uchwali, to mi na łeb bije, wręcz odwrotnie. Jestem bardzo wdzięczna wydawnictwu Pruszyński Spółka, jestem bardzo wdzięczna Michałowi, jestem bardzo wdzięczna Sylwii Koperskiej, która gdzieś tam tą pierwszą moją książkę do Michała zaniosła. Jestem w ogóle wdzięczna losowi, moim przyjaciołom i wielu ludziom, którzy mi też pomagają, żebym miała ten czas na pisanie, którzy organizują za mnie bardzo wiele różnych rzeczy. Więc to pisanie niczego nie zmieniło w moim życiu. Wiesz, co dało? Że moda stała się dla mnie z powrotem pasją, bo wracam do niej z ogromną przyjemnością, bo dzisiaj budowanie mojej marki literackiej jest również już moją pracą, więc jak tu się napracę, to tam sobie przypominam z moją pasją, a wierz mi, że była udręczeniem. Natomiast jeśli chodzi o malowanie, to jest spa i po pisaniu, i po modzie. To jest absolutny już raj dla duszy, takie wyrażanie właśnie tych moich emocji. Nie zawsze mogę skakać jak mała dziewczynka, chociaż ja pomimo zaawansowanego wieku
to muszę ci powiedzieć, że w środku cały czas jestem w trzeciej klasie liceum, czwarta to już jest poważna maturalna, ja do niej nigdy nie dorosłam. Jestem taką dziewczynką z buzią umorusaną marzeniami i te marzenia się realizują i chyba niczego piękniejszego los nie mógł mi dać. Wiesz, wczoraj moja przyjaciółka Karolina Kamińska, która jest tu ze mną i wiem, że nas słucha, powiedziała, wiesz, twoje życie jest ciekawe, bo los daje ci tyle niesamowitych rzeczy, ja to obserwuję z boku, takich rzeczy nierealnych, że gdybym tego nie widziała, to ja, nawet twoja przyjaciółka, bym nie uwierzyła, że dostajesz taki surprise od życia. Ale z drugiej strony on równoważy te straszne rzeczy, te potwory, które spotykasz, te doły, w które wpadasz. Ale ja zawsze mówię, ja żyję tak, że jak wpadnę w ten dół, to zanim zawołam, to już las rąk jest dookoła dołu, bo komuś mnie brakuje, się okazuje, że nie jest to jedna osoba i mnie wyciągają. I wyciągają. Tak, tak. A też nauczyłam się, wiesz, sama wychodzić. Więc czym jest dla mnie literatura? Od dziecka była wszystkim, marnowałam wzrok, dlatego dzisiaj chodzę w okularach, czytałam z latarką pod poduszką, tato to odkrył, kupił mi lampkę i mówi, czytaj, trudno, ja zepsułem sobie wzrok czytając z latarką. Dzisiaj też ta literatura mówi cały czas, to jestem szczęśliwa, że mogę to, co jest we mnie, pisać i że to ma czytelników. Jestem szczęśliwa, że trafiam na listy bestsellerów, że już dzisiaj jesteśmy w topce Empiku, tam chyba na 50. trzecim czy drugim wszystkich produktów i w pierwszej dziesiątce książek, więc to jest chyba najlepszą, wiesz, oceną. To i tylko to powoduje, że piszę dalej, bo gdyby to była porażka, to w tym przypadku prawdopodobnie bym to rzuciła, bo nie lubię grać do kotleta. To powiem tak, to jest dobry moment, żeby wam przypomnieć, że jeśli macie pytania do Ewy związane z najnowszą książką Ubierałam arabskie księżniczki albo z wcześniejszymi, to jest dobry moment, żeby je zadać, bo za chwil kilka do nich zajrzymy, ale zanim to nastąpi, to słowo, które w kontekście tego, o czym Ewa powiedziała, wydaje mi się bardzo adekwatne. To słowo to więcej. To zanim to więcej rozwiniemy, to jeszcze mam prośbę do naszej wspaniałej ekipy o zdjęcie z dzieciństwa. Mamy takie zdjęcie, zszabrowałam je z twojego Facebooka, Ewo. Mam nadzieję, że to tak patrzę, bo to jest chyba Ewa, to wrzucałaś się chyba na Dzień Dziecka, bo tak mówiłaś o tym, swoim dzieciństwie, że tam dorastasz maksymalnie do trzeciej klasy liceum, że cały czas w tobie jest taka skacząca do góry dziewczynka. Pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby ją pokazać. Czy już wtedy, nie wiem ile tu masz lat, może z 7, 6, czy wtedy już miałaś apetyt na więcej w życiu? Ja zawsze miałam apetyt na więcej w życiu. Ja już wtedy robiłam przeróżne rzeczy, których moi rówieśnicy nie robili. Pamiętam, że przyszłam kiedyś do domu i powiedziałam mojej mamie, to była tam 1-3, która klasa, a druga czy trzecia, na pewno to były 1-3. I mówię mojej mamie, że jest wyzwanie szkoły, bo pobiłam kolor. Mama patrzy na mnie, mówi, dlaczego go pobiłaś? Mówię, mamo, wszystkie dziewczynki, a ja jedna siedzę z chłopakiem, posadziła ze swoim synem. No, wychowawczyni posadziła mnie rzeczywiście ze swoim synem, nawet żeśmy, bo on był taki wtedy niewysoki, a ja byłam bardzo wysoka, więc w ogóle to do niczego nie pasowało, siedzieliśmy w środku, ja zakrywałam dzieciakom z tyłu obraz, on był taki mały, no i to wszystko mnie denerwowało, no i dostał tam szturchańca, kopniaka, bo coś do mnie mówił. No i mała taka zła do szkoły, no sprawdzić tej jej z nauczyciel. No i ona mówi do mojej mamy, wie pani, bo ta Ewa, ona jest taka niesamowita, ona ma tyle energii, tyle zainteresowań, ona jest taka zdolna, taka inteligentna, ona tak chłonie, tak wszystko wie. Ja bym chciała, żeby mój syn tak się od niej tym trochę zaraził. Moja mama mówi, wie pani co, ja nie jestem pedagogiem. Niech pani posadzi wszystkie dziewczynki z chłopakami i wtedy niech Ewa siedzi z pani synem. Nie będzie problemu, ona go nie będzie musiała bić, kopać, bo nie będzie czuła się w jakiś sposób nieswojo, tak? Czyli wiesz, wyznaczyłaś trendy, tak? Wyznaczyłaś pewien trend wówczas jeszcze w tych czasach klasowych, tak? 1-3, jak mówisz. A kiedy myślisz sobie o tym słowie więcej, to gdybyś dostała od losu więcej tego czasu, którego nam zazwyczaj brakuje i jeszcze trochę więcej takiej siły, no bo też nasze siły są ograniczone. Piszesz o tym w książce, to jest też ciekawe, ile cię kosztowały w ogóle różne pokazy, jaka to jest emocja, jaki to jest stres. Jak się jest tam z tobą w tym Paryżu i rozwiązuje się ten problem z hotelem, a potem całą tę zagadkę i te całe sytuacje z modelkami, z organizacją, to jest po prostu bardzo obciążające. Myślę, że nie zdajemy sobie z tego tak do końca sprawy. To gdybyś miała więcej i energii i czasu, to na co byś je spożytkowała? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że chciałabym się nauczyć grać na fortepianie.
To jest moje takie marzenie z dzieciństwa. Sama się nauczyłam grać na gitarze, mam to brzdękole na tej gitarze. Śpiewać nie potrafię niestety. Jak śpiewam w domu, to mi płacą. Czy jak chcę dorobić, to zaczynam śpiewać. Żebyś nie śpiewała, rozumiem, rozumiem. Natomiast chciałam się nauczyć grać na fortepianie i wiesz co, dużo więcej czasu spędzać na zwiedzaniu świata, na podróżach, na poznawaniu innych kultur, nie od tej strony zawodowej, bo ja od strony zawodowej bardzo, bardzo dużo poznałam, zobaczyłam, dużo rzeczy zawsze tak to trochę zwiedzałam, ale dzisiaj chciałabym wziąć plecak taki właśnie pod moją przyjaciółkę Karolinę, która jest takim doskonałym globtroterem, która jest zresztą świetnym dziennikarzem radiowym, ale przede wszystkim zwiedziła kawał świata, będę jako reporter na wojnie w Afganistanie, a teraz miesiąc w Stanach, była w teamie naszego kolarza przez cały stan. To jest taki Paryż-Dakar na rowerach przez Stany i w ogóle ona w przeróżnych miejscach była. I wiesz, ja jej cały czas zazdrościłam tego, że ona tam plecak, dwie koszulki i heja naprzód. No więc pojechałyśmy się sprawdzić. No nie był to plecak i dwie koszulki, bo po dwie walizki na głowę. Dzięki fantastycznemu człowiekowi doskonałemu, jak się okazało, czysty przypadek, zaczepiłam człowieka, żeby nam pomógł, bo byliśmy w strasznej opresji. Gdzieś zakorkowałyśmy samochód w miejscu kompletnie niedozwolonym, nie potrafiliśmy go ruszyć, zastanawiałam się, czy nie trzeba będzie go na rękach wyjąć i przewrócić w drugą stronę, więc spotkałyśmy fantastycznego człowieka, Pierluigi. Bardzo okazało się, jak już nam pomógł rajdowca. I wiesz, i chciałabym zwiedzać świat na kolanach, chciałabym zwiedzać świat z plecakiem, chciałabym pływać na ten świat, częściowo realizuję tutaj to na Sycylii i to są te rzeczy, które są mi potrzebne i muszę ci powiedzieć, tak poukładałam przyszły rok, i tak poukładam ten rok i już nawet a propos książek wydawniczo dzisiaj dzwoniłam do wydawnictwa i mi powiedzieć, na kiedy mam dostarczyć kolejne książki, bo ja wtedy sobie to muszę wpisać w kalendarz, że nie wiem, czy się nauczę grać na fortepianie, ale na pewno świat będę zwiedzać, a jeżeli ktoś z Państwa nas ogląda i chciałby mnie nauczyć grać na fortepianie, uważa, że w moim wieku te palce jeszcze by dały radę. Nie kokietuj. Słuchajcie, odzywajcie się. Fortepianu, chciałam powiedzieć, że fortepianu nie załatwię, ale może załatwię. W razie czego proszę się odzywać do nas albo bezpośrednio do Ewy w sprawie tych lekcji. No, czas na podróżowanie, jak mówisz, załatwiłaś sobie już sama, ale to, co na pewno załatwię, to jest bardzo ciekawe pytanie, które właśnie wpadło podczas naszego spotkania. Ewa Minga dzisiaj z nami przy okazji premiery książki Ubierałam arabskie księżniczki. A co Was interesuje? No oczywiście, że wszystkich interesują dalsze książki, a to często tak się dzieje przy okazji spotkań, że padają już pytania o następne publikacje, ale Ewa była łaskawa już o nich co nieco opowiedzieć w trakcie spotkania, więc ja pytanie następujące. Dzień dobry. Powiedziała Pani, że pisanie książek było jak terapia. Czy potrafiłaby Pani napisać książkę dla dziewczynek, nastolatek, które szukają siebie, czasami gubią drogę, bo nie mają wsparcia od swoich bliskich? Pozdrawiam serdecznie. Jak patrzysz na tę grupę wiekową jako adresatki Twojej twórczości? Ja zastanawiałam nad napisaniem książki dla dzieci i młodzieży, dlatego że ja bardzo kocham zwierzęta. Bardzo kocham zwierzęta i mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że rodzice bardzo często kupują swoim dzieciom zwierzęta, często dlatego, że dzieci chcą, często dlatego też, żeby zapchać dziurkę taką emocjonalną. I ja, wiesz, chodzi mi taka książka po głowie, ponieważ jestem matką trzech kotów, babcią trzech kolejnych i psa, że ten kontakt ze zwierzętami i tak, wiesz, z perspektywy patrzenia właśnie kota na ludzi, na tych młodych ludzi, ale też na dorosłych, taką książkę, która otworzyłaby oczy na problem, który istnieje. Jak się ludzie pytają, dlaczego ja jestem taka kreatywna, taka przebojowa, taka silna, zawsze odpowiadam: dzieciństwo, dogrzany dom, kuzynostwo, cioci, wujkowie, babcie, dziadkowie, tato, mama.
Do dzisiaj mój tato jest moim największym przyjacielem. I to jest, mama niestety nie żyje, ale oczywiście do ostatniego dnia byłyśmy ze sobą niezwykle blisko i ta żałoba trwa u mnie 14 lat, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj, w tych strasznych czasach, w czasach internetu, tych okropnych niebezpieczeństw, ja bardzo dużo pracuję z młodzieżą, od bardzo, bardzo wielu lat. Moja taka podopieczna, którą serdecznie pozdrawiam, pewnie nas ogląda, Madzia, jak się poznałyśmy, miała 11 lat i właśnie będziemy 4 sierpnia finalizować jej suknię ślubną. To, co potrafią zrobić złego rodzice, czasami dziadkowie, tak jak w przypadku Madzi babcia nadrobiła, ale to jest za mało. To czasami dzieci spotykają dobrą wróżkę w postaci, no nie wiem, nawet mnie, tak? Taką, która chce się kimś takim zająć. Ale drodzy rodzice, to jest taki apel do was, deficytu od rodziców, braku zainteresowania od rodziców, nie zastąpią żadne zabawki. Świat internetu nie wychowa, zepsuje, zniszczy i doprowadzi wasze dziecko do myśli samobójczych, do poważnych konsekwencji psychicznych, psychiatrycznych, psychologicznych. Żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach, czasy wojny. Ja wiem, że mówię teraz okropną rzecz, czasy wojny niebezpieczne, bo doświadczamy, mamy gdzieś tam wojnę z boku i mówimy tylko o takim zagrożeniu życia. Może nas ewentualnie jutro nie być, ale czasy, w których żyjemy, gdzie rozwój cywilizacji prześcignął rozwój naszych emocji. My mamy przegrzane silniki, nie jesteśmy w stanie unieść tego, co świat nam oferuje. A co mówić o tym młodym człowieku? Tak, myślę, że byłabym oczywiście w stanie napisać taką książkę i troszkę inaczej bym ją napisała i zaraziłabym tych młodych ludzi, że jeżeli nie znajdują oparcia, na pewno taki mój apel do młodych ludzi, nie tylko do młodych ludzi, nie oglądaj się nigdy w cudzych oczach, nie szukaj poklasku w cudzych oczach, nie szukaj potwierdzenia swoich pomysłów w cudzych oczach, szukaj tego w sobie, wiesz to, co chcesz zrobić i idź na przekór wszystkim. Ja bardzo wiele lat szłam na przekór wszystkim, bardzo wiele lat i nie byłabym dzisiaj tutaj, gdybym się przeglądała w oczach, w gazetach, w postach obcych ludzi, którzy mnie w ogóle nie znają. Mówisz, że to jest taki apel do młodych, a ja myślę, że zupełnie spokojnie możemy uczynić go puentą tego spotkania i dla starszych, a propos tego przeglądania się za mocno w cudzych oczach. Na wakacjach, to nie wiem, czy przeglądać się warto, warto poczytać. To jest książka, którą wam zdecydowanie polecamy. Tego lata premiera na premierze online Empiku, Ewa Minge, książka Ubierałam arabskie księżniczki i zapowiedź kolejnych publikacji, na które Ewo czekamy. Życzę ci doskonałego pobytu na Sycylii i twórczego, ale też żebyś jednak trochę, mimo wszystko, kobieto pracująca odpoczęła i do zobaczenia może już w studiu na żółtej kanapie Empiku. Dziękuję. Bardzo dziękuję, obiecuję, że następny raz będzie w studiu. Bardzo chciałam się połączyć, zrobiłam wszystko co możliwe. Drodzy moi czytelnicy, drodzy Państwo, którą dacie, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Serdecznie Wam dziękuję za to, że czytacie moje książki i że tyle wyrazów sympatii mi wysyłacie, czy na social mediach, czy na różnych innych komunikacjach. Piszę to dla siebie, bo jest to rodzajem takiej autoterapii, ale przede wszystkim piszę to dla was, żebyście poczuli się silniejsi, że nie jesteście od nikogo gorsi, że wszystko w życiu możecie, nawet jak jesteście na samym dnie i nawet jeżeli nie możecie od tego dna odbić, to popała, może znajdzie się gdzieś taki jeden mały uchwyt, gdzie tam go swoją i da się zrobić jakiś mały kroczek. W życiu zawsze mały kroczek, a to, że jest pięknie, bywa pięknie i to jest oczywiste i to też będę od czasu do czasu pokazywała. Dziękuję. Doskonale. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Skoro mówiliśmy o literaturze, dzięki, do zobaczenia. Trzymaj się i pięknego wieczoru. Zapowiedź kolacji dziękuję. W miłym gronie, więc niech tak właśnie będzie. A jutro widzimy się, mam nadzieję, o godzinie 20. Była mowa o literaturze młodzieżowej, więc szykujemy dla was, myślę, że bardzo przyjemną niespodziankę. Katarzyna Barlińska, więc doskonale wam znana jako Herytiera Pizgacz ze swoją kolejną książką Piąta runda. Historii nastolatków, już właściwie to dwudziestoparolatków, którzy spotykają się być może znów działając na siebie w sposób bardzo wyjątkowy. Bądźcie z nami jutro. Za dzisiaj dzięki i do zobaczenia, do poczytania. Na spotkanie zaprosił mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.